Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejne domowe piwo pochodzące z gdyńskiego depozytu. Jak wiecie, inicjatywa piwowarów domowych w Gdyni już na dobre ruszyła. Na Facebooku można tą grupę znaleźć pod nazwą GIP, Gdyńska Inicjatywa Piwowarów. No i wraz z tą inicjatywą ruszył również piwny depozyt, w którym oczywiście Browar Gdynia aktywnie uczestniczy. Jest w formie zeszytu w Google, jesteśmy wpisani już w mapę, także pełną parą pub poczekalnia na ulicy Kilińskiego w Gdyni dysponuje naszym piwnym depozytem. I dzisiaj degustacja właśnie z piwnego depozytu. Piwo dwóch piwowarów domowych, gdyńskich. Byli już piwowarzy domowi z Białegostoku i ich piwa naprawdę jeszcze chyba około 10 butelek czeka na degustację. Stąd uruchomię trochę odświeżę, bo w grudniu dużo piw domowych testowałem. Również to będzie miało miejsce począwszy od tego filmu. Jako że no, piwa domowe mają to do siebie, że trzeba je pić świeże, bo no, potem podlegają prawom fizyki, chemii. Każda butelka w sumie jest refermentowana, więc to piwo żyje i tak dalej, i tak dalej. No, w niektórych stylach układa się i leżakowanie wpływa na dobre. Dzisiaj jeden z tych stylów, który powinien być tak troszeczkę wyleżakowany, ale nie mogę się doczekać, dlatego że ten styl bardzo mi pasuje. To jest mój ulubiony styl. Styl, którym startowałem w zeszłym roku na Birofilach. Foreign Extra Stout. Z tym, że wiecie, że lubię piwa w stylu Smoky Joe, czyli spalone. No i doczekałem się piwa w depozycie dwóch piwowarów domowych gdyńskich. Marcin Piłka, Michał Karlicki wypuściło piwo Dirty Harry. Etykieta niby taka o niczym, ale powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. Bardzo przyjemny dotyku papier, to jest naklejka, ale bardzo ciekawy pomysł, nadruk kolorowy, bardzo wyraźny. No czy to jest... To jest chyba nadruk wykonany na laserze kolorowym. Krawędzie są ostre. Świetny styl. Dirty, czy brudny, jest na czarno. Foreign Smoked Stout. No, może być bardzo fajnie. Ready to drink, ok. Ekstrakt 18 BLG, a więc górna granica stylu Foreign Extra Stout. ABV, czyli alkohol 7,5, tam bodajże jest do 8 dopuszczalna granica, więc też górna granica prawie. Piwo ważone w październiku 2014. Nie ma informacji o IBU, a przedział IBU to 30 do 70. Ostatnie spojrzenie na nieodpakowany produkt i jedziemy z tematem. A szkło. To co, otwieramy. Bardzo przyjemne nagazowanie. Co do nagazowania w tym stylu? Wow. Lukrecja, czekolada, kawa. Trochę aromatów spalonych. Bardzo przyjemnych. No, taki właściwie smoki. Zobaczymy jak będzie z alkoholem. 7,5 to naprawdę dużo. Więc... Zobaczymy, czy się schował, czy nie. Aromaty, które biją, no typowe dla Foreign Extra Stouta. No proszę. To jest to, co ja lubię. Proszę. Proszę bardzo. I zacznijmy od piany. Piana jest naprawdę prawie, że idealna. Niejednokrotnie lepsza niż w wypustach piw rzemieślniczych. Chciałem powiedzieć komercyjnych, ale podniosę rangę tej piany do piw rzemieślniczych. Pomimo alkoholu dużego, 7,5%, ta piana no, będzie znikać. Nie oczekujmy tutaj cudów, ale budowa tej piany, proszę, jaki lacing. To jest coś wspaniałego. Pomimo 7,5%, no, to piwo ma ekstraktu 18, więc będzie to bomba. Piwo jest, proszę bardzo, jeszcze zbliżenie na piwo. Tutaj możecie popodziwiać stopkę. No tak, to może lepiej ja tutaj się sfokusuję. O, od razu lepiej. Praktycznie bez żadnych przebłysków rubinowych.
Piwo jest po prostu ciemne, czarne, nieprzejrzyste, to wszystko jest w stylu. Piana się zredukowała do obrączki, ale to wszystko jest też właściwie dopuszczalne. Wobec tego przejdźmy do aromatu. Żadnych negatywnych elementów w stylu jakiejś kapusty albo innej kiszonki. Naprawdę bije tutaj czekolada, kawa, lukrecja, nawet odrobinę melasy. Powalające aromaty i to jest to właśnie w piwach domowych. Naprawdę uwierzcie mi, piwa domowe niejednokrotnie, pomimo zmiennej jakości, tu nawet mogę powiedzieć o swoich piwach, wydaje mi się, że mieszanka stylów naprawdę jest niesamowita. Piana, jak widzicie, bardzo brązowa, nawet nie cappuccino. No, delikatnie powiedzmy, że cappuccino, ale piękna, kremowo-brązowa. Kremowa w odbiorze takim wzrokowym, a w kolorze właściwie brązu kawy. Wobec tego Marcinie, Michale, ja musiałem tutaj przerwać, ponieważ wspomniałem sobie, że muszę wykonać zdjęcie, które wrzucę na gdyńską grupę inicjatywę piwowarów domowych. Przepraszam Was najmocniej. Wracamy do recenzji. Doskonałe. Piwo jest, chciałem powiedzieć, lepkie, gęste. Nie czuć kompletnie rozwodnienia. Co do alkoholu. Alkohol jest delikatnie rozgrzewający i to wszystko mieści się w stylu, ponieważ w tym stylu alkohol nie powinien być palący, nie powinien wychodzić na pierwszy plan. Czuć tutaj aromaty słodowe. Ruszyłem aparat i teraz będę musiał ustawiać. Czuć tutaj aromaty palonego jęczmienia. Tu koledzy jeszcze się nie wpisali na arkusz Excela. Ja tutaj wyskoczyłem przez szereg, nie mogłem. Także nie znam składu, zapewne go poznam, ewentualnie podpiszę go pod filmem. Ale czuć tutaj paloność, czuć lukrecję, czuć kawę, to co mówiłem, czuć czekoladę. Jest i melasa. Praktycznie nic tutaj nie gra pierwszy skrzypiec. To piwo jest o dziwo, dosyć złożone. Oktober, no tak, październik, tak? Listopad, grudzień, no trzeci miesiąc mija, także miało prawo już delikatnie się ułożyć. Alkohol kompletnie nie wychodzi i to jest piękne w tym piwie. Oraz zdradliwe. Tu jest 7,5% alkoholu. Także to piwo nie jest do wyżłopania, aczkolwiek jak widać, ja chętnie to piwo bym przyjął w minutę. Leising jest słaby, ale jest. Ale jak mówię, to są barki, to jest karp wysokiej zawartości alkoholu i pewne ostrzeżenie wzrokowe dla osoby degustującej to piwo. Powiem tak, piwo jest świetne. Spełniło moje oczekiwania i oby tak dalej. Ja sobie jeszcze tutaj doleję, pozwolicie. Proszę, coś wspaniałego, proszę. To nagazowanie przypomina mi najlepsze piwa rzemieślnicze. I tak mogę śmiało powiedzieć. Tak to wygląda. Piana jest bardzo drobna, proszę. Ja to będę obracał, to szkło. Tu nawet nie widać jakichś drobnych oczek. To jest woda. Także klasa. Jak widać, gdynianie też ważą bardzo dobre piwo domowe. Jeżeli chodzi o chmielowość, ona tutaj praktycznie nie występuje. Goryczka raczej jest przypisana alkoholowi, ale to jest bardzo słaba, delikatna goryczka, tu nic właściwie nie przeszkadza. Piwo jest praktycznie rzecz biorąc, uwaga, sesyjne. Chciałbym tutaj wspomnieć o pewnej przy okazji inicjatywie, bo jesteśmy przy temacie piw domowych. Już niedługo będziemy na kanale Browar Gdynia ważyć testowe piwa, testowych chmieli. Skontaktował się ze mną. No generalnie chodzi o to, że będziemy ważyć piwa
na chmielach w granulacie, które tam w przyszłym w tym tygodniu do mnie przyjdą. Zobaczymy. Trzeba będzie ułożyć jakiś pomysł i chodzi o Jungę, która jest trochę oblatana, Oktawię, Izabelę, tego typu chmiele. Szerzej opowiem w innym nagraniu może. Wracając do piwa, piwo pierwszej klasy. Właściwie z 99% zgodne z opisem BJCP. Oby tak dalej. Marcinie i Michale, dawajcie piwa do depozytu, ja oczywiście będę je tutaj oceniał. Jest tak.